wiedziałem, że to na to leżenia. Potrzebujemy zdjęcia grupowe, potrzebujemy zdjęcia portretowe, żeby było gdzie wstawić, żeby to było gdzie wysłać. I przenosimy się do studia. Zakończyliśmy pierwszą część naszego programu. W kolejnej części. Mateusz kolejne części. Rozmawiał z naszym gościem specjalnym, ale o tym za chwilę. A jak się słyszy bliżej, czy nie? Tak główkami chociaż. Kolega się włamuje główką. Trzymaj, to zbieramy. Raz, dwa, trzy. Bo lubię. Słaba gospodarka, teraz myślę, że... Myślisz, że to takie męskie? Myślę, że to jest zajebiście maskulinarne. Nawet również, sam również. Mateusz, czuję się dobrze. Nie ma arteriosklerozy. Ma paczkę fajek i to mu wystarcza, żeby przetrwać ten trudny dzień. Jest ciężko. Jest ciężko. Kiedyś też było ciężko. Była wojna. Było ciężko. A teraz? Teraz jesteśmy tu. Bijemy wózek. Ten tylko... O nie wiem, co tu się dzieje. Dla absolwentów uczelni wyższych. Oraz brak... perspektyw. Może niech ona sobie dopisze, bo ona to będzie później czytać. Nie, dobrze, spoko, widzę. Dla absolwentów... Na lekarza pisze, że... Biedron będzie chciał z tobą wywiad. Kto? Z Biedron. Może na niech, to jest chyba całe szczęście. Jest ta próba! Ty nie tam z parasolką. Milka Sołunską. Jedynym, a przynajmniej najlepszym rozwiązaniem wydawał się wyjazd do Wielkiej Brytanii. To będzie możliwość. Zajebiście. Zrób to jeszcze raz! Zrób dla mnie to jeszcze raz! To było piękne, tylko zrób to jeszcze raz! Bo wiecie, że usłyszeliśmy. A to? Ta dziewczyna? A może zostać przy niej taki, żeby już... Nie, make-up by cię pasował. To nie jest to tylko ja. Klapsik. Jest. Klaps. Scena trzecia, ujęcie szóste, próba 23. Akcja. Własny
własne forum filmowe, na którym możemy swobodnie wypowiadać się na wszelkie tematy i poruszać kwestie dotyczące naszego niełatwego życia. Dajemy sobie prawo bycia moderatorami własnych poglądów. Nazywam się Maria Budacz. Jestem emigrantką. Very nice! Thank you very much! Is that okay? Dokładnie. Koniec tutaj. Próba 23, zrobiliście sobie to. Wszystko jest na 50 Hz. Myślisz, albo ustaw na 50 Hz. Bo tak, przecież. Już to będzie skakać. A wejdź, co się dzieje. Już to dostałem. Pojawiają się dokładnie na tych samych forach internetowych, na których jeszcze 5 lat temu, chwalono emigrantów za odwagę i branie losu we własne ręce. To zajebiście odbija ten przez ten monitor. On jest ciemny i tu by się przydało prześwietlić. Troszeczkę jeszcze. Chyba dobrze, tak? Co widać z tym monitora, co? Nie bardzo. Nie możesz bardzo. Czekaj, czekaj. Dajcie ją bliżej, bo nie widzę w ogóle żadnej różnicy. Panie reżyserze, już! Jest chwila, panie reżyserze. No! I o to mi chodziło. Odpaliście ją? No. Na pewno nie widać. Ale przyszło, poprawcie tam to jeszcze zasłonki. To może jeszcze jedną. Witam Was. Po pierwsze, ja mam na imię Piotrek. Jestem reżyserem tego filmu i spróbujemy zrobić tutaj coś fajnego. Znacie wierszy, prawda? Tak. Świetnie. Wszyscy mają dobre humorki? Tak. I potem ustawimy Was odpowiednio pod kamerki i nagramy to kilka razy, dobrze? Mhm. Więc czujemy się tak, jakbyście byli normalnie na próbach. Kilka razy to sobie powtórzymy. W porządku? Jesteś za duży trochę, może ty. Może wystąpić?
komu jest toaleta potrzebna? Toaleta, tak? Czy ktoś jeszcze do toalety musi iść? Ja. Z ciemnianią na fajkę chcę iść. Trochę przyciągnie się to przez rąk. Ja to potrzebuję bardzo do toalety. Kocham szczerze, a w co wierzysz? W Polskę wierzę. Okej, stop. Jeszcze w tym momencie tutaj gdzieś się też ucieka. Jak jedziesz tak, to jest wszystko raj. Ty, no jest okej. Podwójna wódka. 3-4. James, can you help us please? Certainly. You are the very first best man. Very best man. Very best man. Jack's all the operators. Teraz dokładnie równolegle, we dwa samochody, wyjedziecie przed nami, to możecie nas filmować i robić zdjęcia od tyłu. A coś, może... Ja wejdę na drugi pas.